Plita w kolejnym logo. Logo już żniwnym, ponieważ zbieramy sobie somę. No, jeżdżę sobie dojcem, mam dwie dużyce zaczepione od sąsiada i jeszcze od szefa. I łącznie na nie wchodzi, jeśli dasz, jak dajemy tylko jeden do góry, to ile to? 35 bali wchodzi. To tak już dość fajnie. Razem z nami ten jeździ jeszcze sąsiad. Masejem i swoimi kolejnymi dwiema dużycami. Oraz taki jeden znajomy. No tam pomaga też u Patryka. Waltron i pożyczonymi dużycami od ten. Znajomego, co Juska zgrabia John Deere'em. No i oczywiście pan prezes. Nieogolony pan prezes. Kramerem sobie ładuje. Jest też jeszcze druga ładowarka tego od Patryka przy namiocie. To ona jest do rozładowywania. Ja tylko po polu sobie jeździ, ładuję, a my później do namiotu, tam się rozładujemy, no i z powrotem na pole. To jest mój trzeci kurs. A jeszcze łącznie bierzemy, nasza trójka na 6 dużycach 80 bali. No, to dość już tak fajnie idzie. Będzie postawiony kolejny namiot w bliskiej przyszłości, bardzo bliskiej przyszłości, na somę 15 na 30 wymiary. Patryk się stracił. Nie, no w sumie zanim się rozładują, ten też to trwa. Mieli, bo wysioby robili najpierw na bazie tutaj i oni mieli się jeszcze rozładować i przewieźć ładowarkę na ten właśnie pod namiot. Żeby tak długo im to zeszło, może. Chyba jeszcze raz będę musiał przejechać, chociaż nie jestem pewien, bo to ich aż tak gęsto nie ma. To już tam już widać miedzie. No nic, w kolejnym razie zrobię chwilowe, szybkie cięcie. Będziemy się widzieć z drogi. Może prawie tak się uda, że z którymi będziemy się mijać. Ja ładuję miastoniego bala, tam widzę, że Stanowski przyjechali, a ja się zawijam. Teraz widzicie, jakie to jest długie. Widzę, żeby tym wjechać gdzieś ten, no to trzeba naprawdę mi się mocno nawyrężać.
to jedzie właśnie Rafał, ten znajomy. A tam Patricio Speedy. Szefa tak właśnie nie boję, bo ona jest stabilna przy dłużyca, nie? Bo co te, co tą przednią tutaj z przodu, co mam od sąsiada, to ona taka już tak pewna nie jest. No i dobra. Później jeszcze tam się tylko zmieścić. Włączam pogód. Z tego względu, że przyczepy może same nie są szersze niż ciągnik, co nie? Ale później jak wale przyjdą, to czasami gdzieś jakiś wal może lekko wystawać ten i no i to tak podobno no, się na kogucie powinno jeździć jedynie przy maszynach wielkogabarytowych oraz jeśli przy pojazdach wielkogabarytowych oraz jeśli ten maszyna wykracza poza obrys ciągnika pojazdu, którym jest zaprzęgnięta. Tak kiedyś ten gdzie to było? Gdzieś przeczytałem o tym kiedyś.
takie wyjazdy, to zaraz jakiś krzak albo drzewo rośnie, zarośnięte całe i nic nie widzisz. Dobra. Nagrywanie, jak widzimy się już, jak będę na Krakowicach, niedaleko namiotu, to z powrotem włączę nagrywanie. Dobra, ja jestem już tu na Krakowicach. Nie wiem, ja naprawdę niektórzy kierowcy to są... Użyję, nie będę się bał, użyję tego stwierdzenia, debile. A jedzie sobie duży sprzętem, ten nie ma za bardzo gdzie zjechać, to oni w dupie to mają. Po prostu centralnie w dupie to mają. Panicze. Dobra, wezmę tam, odzwonię do nich, ten. Widzimy się w kacie. Dobra. Nie weźmiemy się za układanie, to trzeba tam trochę przekładać. Naprawdę nie wiem. Albo nie widzi, jak to jest złożone, albo co. Tak to muszę zrobić. Co odstawię na bok na razie. Ściągnąć tego jednego z góry. Thank you.
musi wyjść. Kończę już tego vloga.